To nie jest konferencja akademicka, my nie mamy takich umiejętności akademickich, ale możemy Wam od razu wdrożyć te rzeczy, które są gotowe i które dzisiaj już przynoszą zysk. To jest fajna rzecz. Właśnie skończyliśmy to drugi roundtable, tym razem na temat sztucznej inteligencji. Jak zwykle, no właśnie, taka różna reprezentacja i było trochę biznesu i trochę IT, które świetnie, efektywnie i konstruktywnie wymieniali informacje. Cały ten event był o realnym, prawdziwym zastosowaniu, które już dzisiaj możecie wdrożyć u siebie w firmach z AI-em. To, co ciekawe, to takie doświadczenie, że oni się mogą dogadać ze sobą. Wypowiadają się eksperci, którzy mają świetną wiedzę na temat tego, jak to działa od strony technicznej. To mówili ludzkim językiem i wydaje mi się, patrząc na dyskusję, że obie strony były zadowolone, znaczy IT mogło sobie pogadać i zobaczyć, jakie są zapotrzebowania ze strony biznesu, a biznes mógł zrozumieć, jak wykorzystać AI-a w takim codziennym, realnym biznesie. W kwietniu albo jeszcze w marcu będziemy robili drugą edycję też o sztucznej inteligencji po to, żeby zaprosić gości, którzy nie mieli teraz czasu albo nie zmieścili nam się do sali, bo było dość sporo zgłoszeń. Myślę, że ciekawa rzecz, bo być może któryś z klientów wystąpi i pokaże, jak wygląda wdrożenie.